Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, gramy dalej w Far Cry 5. Może mniej będę lamił, gdzie mam dojść? Do False End, ale mam pomysła. Chciałem zmienić towarzysza podróży, a to ty jest? Julie Edwards, Julie, chciałbyś przejść się ze mną? Julie Edwards. Gotowość za 1,5 minuty. Za 2 nawet. No dobra. Julie nieznany jest. Łączna liczba zabójstw 0. A ty kto to jest? Dziś musiałem pozyskać ją, nie wiem kiedy nawet. O, tu jest, kto to jest? Cookie, Rena Smith i Julie Edwards. No dobra, to Julie niech znam. A poczekajcie, bo jeszcze jest ta, nie? O, i Rena jest gotowa do podróży? Gdzie jesteś, Rene? Chodź tutaj. Je i gdzie je? Gdzie ona je? Bo byśmy do tego, wiesz, pobiegli. Albo się przejechali. O, idzie, biegnie. Ale ma fajną... Ujejku, Rene, spokojnie, uspokój się, dziewczyno. Tak, wszystko jest okej. Okay. Nie ma problemu. Coś na bezdroże, jakaś terenówka by nam się przydała, bo będziemy trochę unikać dróg, bo... Kurczę, FPS-y w tym, w otwartej piaskownicy są... O, są takie trochę, kurde... Za dużo się dzieje, nie? Bo tu gdzieś z każdej strony jakiś ten może wybiec przeciwnik, a w takich liniowych to jest jakby łatwiej, co nie? Bo wiemy skąd wyjdą, wiemy co czego możemy się po nich spodziewać. Chodź, Rene. Będziesz kierowcą? Kurde, ktoś strzela. Rene? O, Rene tam walczy ostro. Dobra, oni se tu poradzą. Dadzą se radę, naprawdę. My jedźmy stąd. Chodź. Ja pierdzielę. Dlaczego nie chcesz tutaj? Dobra, no to ja będę kierował. Chodź. Rene. Dobra, to ja jadę. Wiesz co? Może mnie dogonisz, co? Idziesz? Ja pierdzielę. Ta się tutaj w walkę teraz wdała. No nie, no nie mogę. Jak ja sobie chciałem jechać, to ta będzie wojować teraz. Kurde, dobra, chodź. Dobra, pomogę ci. Ustrzelimy tych wszystkich młotków. Chyba. No, idź. Nie trafiłem. A teraz? Co jest? Nie mogę trafić. No, doskocz. Bardzo ładnie, świetnie. A ty gdzie tam włazisz? Gdzie? Zabije mnie, no. Bo ten się bawił teraz w przeładowanie. I co? Trzymam się przy życiu, ale nikt mnie nie idzie uratować. Dobra. I tak się, kurde, właśnie nauczyłem grać. No ale dobra, zobaczymy. Nie poddajemy się. Mam nadzieję, że Rena już będę miał wybraną. A to Jasiek Ziarenko jest, tak? Kolejny świr. Dobra, jedziemy. Ej, teraz mi tu nie rób fochów, tylko jedziemy do tego Falls. Ja wsiadam tu, żeby móc strzelać w razie czego, a ty za kierownicę. Już mi, szybko. Odjazd, jedziemy. No jedź.
Nie, no nie wierzę. I tak ci mam pokazywać cały czas, gdzie ty masz jechać? Nie, to zamieniamy się, wiesz? Dobra, wysiadamy. Nie, bo ja nie wiem, jak ty masz, jak ja mam... A, autojazda tam jakaś była, czekaj. Może to ustawimy, czekaj, czekaj, co tu mi pokaże? Wychyl się. Dobra, ja tu siadam. A jak mamy radyjko wyłączyć? René? Ja nie rozumiem. Nie, nie umiem. Nie umiem grać. I co, wsiądziesz czy nie? Następna Zatrąb, automatyczna jazda. Jeszcze raz. Chciałem... Ja pierdziele, to naprawdę, to nie dla mnie jest gra, bez kitu. Bo tu za dużo się dzieje wszystkiego. Chodź tutaj. Dobra, jak chcesz, to sobie tam lata, jak jesteś przypalona. Ja stąd jadę. Pana przejadę. Jadę stąd. Teraz będą mi strzelać, tak? Fajnie, fajnie. Znowu mnie zabiją? Kontrol chyba. Nie mam apteczek, tak? No, zero mam. Dobra, zostawcie mnie w spokoju. Ja chcę dotrzeć do False Paradise, czy jak? Nie, False End. Gonią mnie, tak? René! Chodź tutaj. Poszli sobie? No i taka to będzie gra, moi drodzy, ale może z czasem, nie, wiecie, miejcie wyrozumiałość. I tak zdaję sobie sprawę, że większość ludzi ogląda te takie gameplaye po to, żeby zobaczyć, jak inni sobie radzą z tym, co oni już ograli, nie? To zazwyczaj tak jest, zauważyłem. Zresztą czasem sam tak robię. René biegnie, dobra. Tam gdzieś, tak? Kurde, to daleko jest. No ale damy radę, bo ja no na tych drogach to na razie nie ten. Może coś upolujemy, może coś odkryjemy, mapę please. O, tu może sobie dojdziemy. Co to jest? Farma Stricklandu. A czemużby kurde nie na farmę? Mamy 400 metrów nieco. Dobra, chodź. Idziemy na farmę Stricklandów. Zobaczymy, co tam jest. No. A co? A te? A koło jest pod Q, tak? Szpadelek. Karabin. Wyśmienicie. Dobra. Szpadelek na zmianę z karabinem będzie tutaj teraz działa. Będziemy działać szpadlowo-karabinowo. O, przepraszam bardzo. Nie wiem, do czego służy i po co farma Stricklandów, ale coś tam było napisane, co nie pamiętam, co było napisane. O, tam nie fajnie jest. Coś. Tu jest grzmot piorun, czy co to jest? Czy coś eksplodowało na moich uszach? Co oni tam wysadzili? Jakaś wojna tam jest. Wojna jakaś się odbywa. Farma Stricklandów. No wiem, dobra, to już mogę to, że tak powiem, zdjąć znacznik, żeby nie tam, nie przeszkadzać. O kurde. Kurde, jaki on jest szybki, no ale to koguar, nie? Mówiłem mi też, kurde, bardzo z chęcią bym go upolował.
To jest sarenka. To jest pan nieładny. Za drzewem. Uwaga, za drzewem. Dostał? Dostał. A to ty, kurde, René, mnie straszysz. To mnie tak wkurza, że mi się zmienia. Ktoś do mnie celował. Widzieliście to? Nie wiem, kto to krzyczy, to kurde René krzyczy do mnie. Nie wiem, o co chodzi. Co ja mam tu zrobić na tej farmie, uratować? A to nie jest... To co ma wybuchnąć? Aha. Kurwa, coś mnie gryzie. Coś mnie zatruło. No co teraz? Znowu coś celuje. Czemu to nie chce wybuchnąć? Nie no, szkoda naboju, kurde. Szkoda naboju. Orły też atakują? To lubię. To tak trzeba robić, to jednak nie szczelać do tego. O, a mam molotowy mam, no to nice. Nie masz tu nikogo? Z tych niemilców? Coś tam od... Co? To orły napadają na nas? O, ale zestrzeliłaś go, jesteś dobra. I co ja mogę z niego wziąć? Dwa pióra, ciekawe do czego służą pióra. Za dużo się drzesz, ja nie wiem o co ci chodzi, kobito. No farma Stricklandów jak gdyby kurde rozpimpolona jest odrobinę, co? Krowę zabili, biedula, jak ja kurde nienawidzę. Moi drodzy, jak zwierzęta cierpią, jak głupi ludzie się bawią w swoje zabawy niebezpieczne. No zobaczcie, jak ona niewinnie wygląda to. Niedźwiedź jeszcze. Kurwa mać. No i to właśnie jest przerażające dla mnie. Ja sobie z tym nie radzę w ogóle. O, jeszcze się podpaliłem. I nie mam apteczek. I niedźwiedzie mnie ganiają. A ciekawe, czy niedźwiedzia łopatą by mógł za... Leżeć. O, mogę go kopnąć też. Mam wrażenie, że ktoś tu się drze, ale to będzie kurde długi i mozolny proces uczenia się w ogóle tej gry. Nie mówcie tylko, że mi zamordowali René. Znowu się podpaliłem. O, skąd zdobyć apteczkę tak a propos? 10 zł miał też. Nie, nie chcę, wolę swój. Nie mówiłem, że nie chcę. O. Kurwa, znowu się podpaliłem. René. Zamordowali René. Jak to kurde możliwe jest? I co ja teraz zrobię sam tutaj? Ja tu się krowami kurde martwię. Upolowanie, wiem, gadam co innego robię, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że podejrzewam, że to mi się przyda do czegoś, nie?
poluj na zwierzęta, że właśnie, żeby pozyskać skóry i przynęty. Weź do ręki przynętę, tralalala. No dobra. To wiem, to w tamtych Far Cryach też było. Znaczy w trójce było chyba, o ile dobrze pamiętam. Jeden talent zdobywam, no świetnie. Kurde, René zamordowali. Jakiś traktorem przyjechał, co to jest? Dobra, nie chcę się ten. Obudowa, alkohol, strzały. Tak, tak jak powiedziałem, moi drodzy, to będzie zajebiście długi i mozolny proces. Nie wiem, tak się gubię w tym wszystkim. Jakiś typ jest, nie? Kurde, René tutaj niezły porządek zrobiła, ja widzę. O, ten ma pistolet maszynowy, tak? To ja może tak, co? Gdzie ten PM jest? SMG tak naprawdę to jest, nie? Submachine gun. O, to pewnie Strickland, świętej pamięci. Ale tam kład jest. Biorę kłada i jadę tam do tego falls całego. Ale jeszcze może... Tylko, że tam się wszędzie pali, nie? Rzuć puszką. Co ja robię? Kurde. Dobra, dobra, odpierdaczcie się ode mnie. Stąd jadę, tak? Dobrze jadę? Jedź, chłopie. Nie, źle jadę, muszę gdzieś tam jechać. Coś mnie goni, czy co, że ja ciągle obrywam? Skąd wy się tu bierzecie? Z księżyca spadacie? Skąd wy się... Przecież odjeżdżałem od was, tak? Tam przede mną się... Jedziemy dalej na naszej motorynce, kurde. Gdzie jest mój wskaźnik ten? Tak, jeszcze kuguar, zajebiście, wszystko fajnie. No niby dobrze jadę, nie? Nie wpadnę w jakąś tajemniczą przepaść? O kurde. Fajna zabawa. Nie podjedziesz tu? O, zaje fajna zabawa. Piesek. Nie mam pojęcia. Nie wiem po co mi... Gdzie mój piękny karabin? To pies miał pistolet? Połknął pistolet pewnie. $6. Jeszcze 1000 metrów zostało, znaczy kilometr. To dobra, bierzemy motorynkę, nie? Zastanawiam się, skąd oni się nagle biorą. Ja sobie tutaj walczę z motorynką. Po jakichś bezdrożach. I nagle nie wiadomo skąd pojawia się laska z psem, kurde, i mnie goni. Chce mnie za... O ja pierdziel. Chce mnie zaciukać, nie wiadomo z jakiego... Nie no, wiadomo z jakiego powodu. O, kurde, lotem bliżej. Motorynka mi się przewróciła, mogę postawić? Nie, to chyba nie z tej strony, bardziej z tej. O. Dokąd mam iść? Tam. Kurde, droga, już jadą, nie? Dobra, to wiecie, bo się nie obrażą, jak ja wezmę ich motorynkę, co? Kurde, jaka długa droga do tego... A jak się skręca? No właśnie.
Ale tu woda jest. Tędy nie przejadę chyba. Coś tam jest na wodzie jeszcze. A ja mogę pływać, nie? Umiem pływać. Umiem. No, bo już pływałem. 700 metrów. Jeszcze trochę tu brzegiem pojadę. Chyba. No zbliżam się, to jest dobrze. Idzie nie do wody, chłopino. Coś przejechałem, ale nie wiem co. Jakaś krew bryznęła przez chwilę, mam wrażenie. Miałem wrażenie. O, po wodzie też mogę. Nie, już nie mogę. Utopiła się motorynka. No to nic, już niepotrzebna jest na razie, nie? Już mamy ile? Nie, no jeszcze trochę mam, ale tu autko możemy wziąć, ale... To jakiś mostek mi się... Bym zobaczył, co to. Odkryto nową skrytkę. Gdzie? A. Zbiornik retencyjny Deep North. To ta skrytka, że niby przede mną jest, tak? Tam, gdzie ten diamencik, o. Notatka preperska. Kult grzebie przy źródle wody. Zamknąłem się w środku, żeby ich powstrzymać. Nie ma sposobu na otwarcie drzwi od zewnątrz. Wytrych dalekiego zasięgu. Tam mam iść. Ale nie ma sposobu przecież, żeby to otworzyć z zewnątrz. Rozwal. Czym mam rozwalić? Tak? Pojęcia nie mam. Nie mam pojęcia, jak to rozwalić. O, coś tu napisane jest. Czytaj, notatka kultu. Jakiś grzesznik zamknął drzwi na klucz. Nie da się wejść od tej strony. Przejdę przez wodę i spróbuję odstrzelić zamek. Szansa jest jedna na milion, ale spokojnie dam radę. Ale... My tu... Mamy dwa ładunki. Może tak, co? Guzik. Zmarnowałem tylko ładunek. No i tych młotków całe stado się zbiegnie. Dobra, jakoś tam będziemy grać, nie? Mam ochotę to przejść, a tak naprawdę to najbardziej z tego wszystkiego to... Interesuje mnie... Opowieść tu zawarta o tym całym kulcie, wiecie? Och, jakiż to był piękny strzał. Słyszę jakieś dzikie zwierzę. Albo ptaka dzikiego. Tu mam tyrolkę, tak? Mam nadzieję, że więcej już nikogo tam nie znajdę. Ale to dziwne, bo... Ja tu przyjechałem... Łap! Z motorynką swoją, utopiłem ją, a ten typ mnie nie widział. On się podział. Spadł? A na dole jest, tak? Nie wiem, tam jakiś handlarz chyba. 36 zł, komudowa, amunicja. Wszystko mam na maksa, ja nic nie umiem z tego robić. W następnym, kurde, odcinku... Nie, na razie nie chcę się handlować. W następnym odcinku będziemy się uczyli robić te wszystkie te... tu rzeczy. Żeby trochę wykorzystać tych obudów, tych części i tego wszystkiego, co nie? I przyjrzę się tym umiejętnościom też dobrze. Gdzieś pomiędzy nagraniami, żeby już być przygotowanym. I tak będzie. A na razie ja bym chciał do tej... No wypłyń. Chciałem do tej kurde preperskiej skrytki się jakoś dostać. Tylko nie wiem jak. Nie wiem jak rozwalić te drzwi. Może tu gdzieś od strony wody? Wejdziesz tu? Nie, raczej nie.
Nie, nie nurkuj, nie nurkuj, wyłaź. Idziemy jeszcze raz zobaczyć tamto. Deep North. Ale to fajnie strzela. To nie wiem, jak to kurde otworzy. Poszedł mi kurde stąd. Nie. Tu są. Leżeć. Dobra, wykrwawił się. To umarł, ten nie żyje. Nie chcę! Amunicję tylko chcę. Śrubki, noże do rzucania. Super, tylko że... Nie, nie, nie. Dobra, darujemy sobie tą preperską. Czy mam tu śledzić? F, tak? Nie, no, obserwuję cały czas, tak? A to mogę przestać? Tą preperską? No to teraz tak, tak? Jest dobrze? Tak, bo już mi tu nie wskazuje. Dobra, no to lecimy dalej, nie? Kurde, może traktor sobie weźmiemy. Traktorem jeszcze nie jeździłem. O, super. Jedziemy przez łąki, przez pola, to no proszę. Traktora nic nie powinno ruszyć. Ale fajnie się jedzie. O, ten weź przejedź, proszę. Jęk. Tutaj możemy duktem polnym. Potem, tak? Przejedź, przejedź. Czyli najpierw mam się zakraść. Co się stało znowu? Coś odpadło? Coś popsułem? Stay away. 50 stóp. Ale fajnie się ślizga. Ślizgasz. Ślizgosz. Dobra. Moi drodzy, to będzie... Będzie koniec lamy na dziś. Koniec lamy w tym odcinku. Tak jak mówiłem, ja sobie przejrzę to wszystko między nagraniami. Miałem to zrobić wcześniej, wiem, przepraszam, ale jakoś mi nie wyszło. I... O, mogę wziąć Bieluń Dzień Dzierżawa, czy coś takiego. I się przygotuję właśnie do tego craftingu całego tajemniczego i do... tych wszystkich umiejętności, żeby mieć chociaż pojęcie, co wybierać i nie zajmować tu już czasu w trakcie nagrania, nie? Na takie bzdety, jak tam się zastanawianie, co mam wybrać. Znaczy, pewnie po części się pozastanawiam trochę, ale żebym chociaż miał takie blade pojęcie na ten temat. Także cóż, dotarliśmy chyba tu. Mam nadzieję, że mnie nie przeniesie znowu gdzieś w kosmos, że będę musiał znowu biec. A jak będę musiał, to się spotkamy gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I cóż, dziękuję wam, że byliście ze mną. Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że mimo wszystko moje granie wam się podoba. Miejcie, przymknijcie oko, nie? To jest takiego, wiecie... Zabawa takiego oldboya trochę, nie? Ale... Ja bardzo dobrze się bawię.
Nawet przestałem się irytować tym wszystkim. W końcu zajarzę, o co w tym chodzi. Dobra. Karabin chciałem. Nie mogę przybliżać tym. Ten, kurde, się tam znęca nad kimś, nie? Mhm. Dobra, ale to już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.